Cześć, tu Magda. Mieszkam w Dąbrowie Górniczej, blisko specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie planuje się wybudować odlewnię żeliwa. Mieszkańcy są pełni obaw co do tej budowy, ponieważ odlewnia żeliwa jest to zakład, który jest kategoryzowany w rozporządzeniu ministra jako zakład mogący zawsze znacząco wpływać na środowisko. Mieszkańcy mają wiele obaw co do tego, ponieważ obawiają się spadku komfortu życia. Odlewnia ma być wybudowana 170 metrów od najbliższych domów i 400 metrów od przedszkola i szkoły. Bliżej jeszcze tej odlewni znajduje się kościół, jakieś 200 metrów i w niedalekiej odległości jest również cmentarz. Obawiamy się wielu rzeczy. Część z nas prawdopodobnie będzie widzieć kominy z tej odlewni, ponieważ ten zakład będzie miał kilkanaście takich kominów, w tym jeden 43-metrowy, można go porównać do 17-piętrowego budynku mieszkalnego. Drugi będzie miał 34 metry. Także jak na tą chwilę duża część z nas nie widzi kominów przemysłowych. W momencie, kiedy wybuduje się odlewnia, te kominy będziemy tutaj widzieć. I przez to krajobraz nam się zmieni. Będziemy widzieć te opary, jakie wydostają się z tych kominów. Na pewno ten widok pogorszy nam komfort życia. Druga rzecz, jakiej się obawiamy, to spadek wartości nieruchomości, ponieważ właśnie widok tych kominów może odstraszyć potencjalnych mieszkańców, którzy mogliby tutaj chcieć mieszkać, ale ze względu na niekorzystny krajobraz wybiorą inną lokalizację. Obawiamy się też wzmożonego ruchu ciężarówek, szczególnie ciężarówek z odpadami niebezpiecznymi, które będą jeździć ulicą Łazowską i Dzikowskiego blisko naszych domów, a szczególnie bardzo blisko szkoły. I obawiamy się, że taki wzmożony ruch zmniejszy bezpieczeństwo i sądzimy też, że ta droga nie jest przystosowana do takiego dużego obciążenia, ponieważ już teraz jeździ tutaj bardzo duży tryf, to budowa kolejnego takiego dużego zakładu spowoduje jeszcze większy wzmożony ruch. Byliśmy koło takiej odlewni żeliwa tego samego inwestora, która jest już wybudowana w dzielnicy Ząbkowice. I niestety stojąc przy tym zakładzie jest wzmożony hałas. Odczuwa się też smród. I kiedy sprawdziliśmy na Google Maps dach tego zakładu w Ząbkowicach. Jest on pokryty takim pomarańczowo-czerwonym pyłem. I ten pył również widzą na swoich samochodach mieszkańcy, którzy tam niedaleko mieszkają. Jest to pył, który wżera się w samochody. I niestety nie da się go umyć zwykłą wodą z mydłem. Trzeba użyć specjalnych płynów. A jeżeli się tego nie zrobi w odpowiednim czasie, to wtedy niszczy to lakier. I to widać na tych samochodach. I obawiamy się tego też wdychania tych pyłów, które mogą potencjalnie negatywnie wpływać na zdrowie. To są nasze obawy. I z tymi obawami zwróciliśmy się do inwestora.
22 lutego odbyło się drugie spotkanie z inwestorem. Ja tutaj chciałam bardzo podziękować inwestorowi, że podjął z mieszkańcami dialog i podjął wysiłek, aby z nami rozmawiać i rozwiać nasze wątpliwości. Spotkanie trwało 4 godziny. Było to trudne spotkanie. Natomiast odbyło się można powiedzieć, w miłej atmosferze, z pełnym szacunkiem do obu stron, gdzie przedstawialiśmy spokojne i merytoryczne uwagi i komentarze, z jednej, jak i z drugiej strony. No i teraz właśnie chcę Wam opowiedzieć o tym, dokładnie co rozmawialiśmy i co nam zostało przedstawione ze strony inwestora. Na początku rozmawialiśmy odnośnie szkód, jakie powstały w naszych domach, które znajdują się blisko tej instalacji. Szkody, które powstały podczas niwelacji terenu, kiedy były używane materiały wybuchowe i trzęsły nam się domy. Niektórym mieszkańcom popękały ściany i okna. Rozmawialiśmy z inwestorem, w jaki sposób chce podejść do tego tematu i czy ma w planach, w jaki sposób naprawić te szkody. Inwestor powiedział, że otrzymał 15 zgłoszeń takich osób. My mu też wcześniej przedstawiliśmy jeszcze listę 8 osób, które do nas się zgłosiły. Niestety ta lista się do końca nie pokrywa. 6 osób z naszej listy nie zgłosiły się przez oficjalne kanały ani do Urzędu Miasta, ani do inwestora bezpośrednio, także te osoby jeszcze nie wiadomo, jak inwestor podejdzie do tego tematu. Natomiast jeśli chodzi o te 15 osób, to rozmawialiśmy właśnie, w jaki sposób inwestor chce naprawić te szkody. Jest to trudna sprawa, ponieważ prace niwelacyjne były przeprowadzane przez firmę, przez podwykonawcę. Podwykonawca miał opomiarowane te domy. Podobno wszystkie wstrząsy były w normie albo na granicy normy. Dlatego inwestor jeszcze nie podjął stanowiska, co z tym zrobi, ponieważ nie jest do końca przekonany, że te szkody są spowodowane z jego winy. Następnie poprosiliśmy inwestora przed spotkaniem, żeby przygotował dla nas wizualizację tej inwestycji, łącznie z kominami z różnych miejsc. No i niestety, tak jak się spodziewaliśmy, część z nas będzie te kominy widzieć z okien. Inwestor zaproponował, że nasadzi drzewa, aby zminimalizować widok tych kominów. Niestety one nie rozwiążą, te drzewa nie rozwiążą całkowicie problemu. Może niektórym mieszkańcom przysłonią widok, natomiast stanie się to dopiero wtedy, kiedy te drzewa będą już duże i będą osiągnąć jakąś wysokość. Niestety nie da się takich dużych drzew posadzić od razu. Co dalej? Poprosiliśmy również o analizę ruchu samochodów ciężarowych. Inwestor zapewniał nas, że transport będzie prowadzony innymi drogami, że nie będzie jeździł przez ulicę Idzikowskiego Łazowska i poprosi swoich podwykonawców czy dostawców, aby
aby omijali ten nasz teren. I mówił, że większość transportu będzie odbywać się od strony strefy. Mają podobno jedną firmę, z którą współpracują w Zawierciu, ale ona ma zostać poproszona o to, żeby jeździła inną trasą. Co dalej? Rozmawialiśmy o hałasie. Ponieważ, tak jak mówiłam, kiedy staliśmy w Ząbkowicach pod ich zakładem, to był wzmożony hałas. Natomiast inwestor twierdzi, że to nie jest od nich, że tam jest bardzo dużo innych zakładów, które ten hałas mogą generować. Niestety nie wiadomo, kto ten hałas generuje. Rozmawialiśmy też odnośnie smrodu, ponieważ część mieszkańców była przy zakładzie na ulicy Hutniczej, na ulicy Hutniczej, ale także tam, gdzie jest leśniczówka. I tam w dwóch miejscach był odczuwalny, w jednym miejscu był bardzo silnie odczuwalny smród lakieru i ostry zapach lakieru. A w drugiej części było czuć chemikaliami. Zapytaliśmy o to inwestora. Inwestor twierdzi, że to nie jest od niego i że jest to z innej firmy, natomiast nie wiadomo, kto ten smród generuje. I niestety ten smród jest uciążliwy dla mieszkańców pobliżnych ulic i oni już od bardzo długiego czasu protestują przeciwko temu. Ale do tej pory ta zagadka, kto ten smród generuje, nie została rozwiązana. Rozmawialiśmy też o tych pyłach, które wspominałam na początku, które wżerają się ludziom w lakier samochodów. I także w okna dachowe. Pokazaliśmy inwestorowi jego dach. Inwestor twierdzi, że to nie są pyły od niego. I kiedy zapytaliśmy, dlaczego w takim razie tylko ich dach w ten sposób wygląda, powiedział, że jest to spowodowane tym, że dach jest pokryty materiałem. Okoliczne fabryki mają dachy z blachodachówki, po których ten pył niewiadomego pochodzenia spływa, kiedy jest opad deszczu, natomiast oni mają jakiś materiał, na którym ten pył zostaje i deszcz go nie zmywa. No także jest wiele niewiadomych. Obawiamy się, że to, co się dzieje w Ząbkowicach, może też być u nas. Inwestor twierdzi, że ta odlewnia, która tutaj powstaje na strefie ekonomicznej, będzie bardziej nowoczesna i że to będzie najnowocześniejsza technologia. Poprosiliśmy o to, aby przedstawili nam różnice pomiędzy zakładem w Tucznawie i w Ząbkowicach. Niestety, według nas dużo się to nie różni. No nie jesteśmy do końca przekonani, że ta technologia uchroni nas przed hałasem, smrodem i pyłem, jeżeli by się okazało, że to rzeczywiście jest z odlewni, bo tak jak mówię, to nie jest w 100% potwierdzone. Także tutaj nie jesteśmy do końca przekonani, czy ten zakład będzie dla nas bezpieczny i czy nie obniży nam komfortu życia. Niestety jest trochę patowa sytuacja, ponieważ te uciążliwości w Ząbkowicach są
zostaje nierozwiązany temat, kto te uciążliwości generuje. No i my się po prostu boimy, że to jest w tej odlewni, że tak samo będzie, albo podobnie, że tak będzie u nas. Do tego trzeba jeszcze powiedzieć, że inwestor na razie buduje odlewnię tylko na 6 hektarach, ma 17. W planach ma rozwój tego zakładu, więc nie wiadomo, co tutaj jeszcze powstanie, czy nie będzie kolejnych kominów, czy nie będzie kolejnych jakichś procesów, które mogą być również uciążliwe i które dołożą dodatkowych na przykład pyłów, czy jakichś substancji zapachowych, które będą się tutaj unosić w powietrzu. No i kiedy oczywiście zakład się rozszerzy, to znowu będzie wzmożony ruch. Także no, mamy sytuację patową. Nie wiemy za bardzo, co zrobić dalej. Inwestor też pytał się nas, w jaki sposób może nas przekonać. I ciężko nam jest powiedzieć, ponieważ te argumenty, które zostały nam przedstawione, nas nie przekonują. Także może wy macie jakieś pomysły. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Może macie jeszcze dodatkowe pytania, które moglibyśmy zadać inwestorowi. Może macie jakieś pomysły, co was by przekonało, co by spowodowało, że te nasze i wasze wątpliwości by się rozwiały. Nie, piszcie koniecznie, ponieważ byłoby to dla nas bardzo pomocne. Udostępniajcie ten filmik, rozmawiajcie ze znajomymi, no i dajcie znać, co o tym sądzicie. Dzięki.